przed nami profesor Friszke, wybitny specjalista od opozycji demokratycznej w PRL, w ogóle od historii PRL. Myślę, że nie muszę go nikomu z Państwa tutaj bardziej szczegółowo przedstawiać. Oddaję głos, panie profesorze. Dziękuję. Proszę Państwa, ja zrobię taką, zacznę właściwie od właśnie takiego nawiązania do referatu pani Jaczyńskiej sprzed obiadu, która mówiła o podręcznikach szkolnych i dopełnię o tyle, że powstaje jakby na tle tego, cośmy usłyszeli, pytanie, no dobrze, jeżeli człowiek młody z podręcznika szkolnego się nie mógł wiele dowiedzieć o Jałcie, czy właśnie nic zgoła, to skąd miał się w ogóle czegoś dowiedzieć? Jak jednym słowem była informacja o tym, co to była Jałta poza podręcznikiem? I powiedziałbym tak, że w zasadzie do końca lat 60. No to praktycznie nie było chyba żadnej specjalnej informacji. W końcu lat 60. pojawia się i potem będzie miała wiele wznowień książka Włodzimierza T. Kowalskiego, się nazywała Walka dyplomatyczna o miejsce Polski w Europie 39-45. Ona miała bardzo wiele wydań, jeszcze w połowie lat 80. kolejne. I to jest książka bardzo znanego wtedy i również z telewizji człowieka, która jest omówieniem, no właśnie tak jak tu tytuł mówi, całej, że tak powiem, kompleksu spraw dyplomatycznych wokół Polski w czasie II wojny światowej. Z tym, że jest to oczywiście taki opis, który ma jedno przesłanie zasadnicze. Największym przyjacielem sprawy polskiej był Józef Stalin i na wszystkich kolejnych etapach tych okropnych, prawda, anglosasów, którzy mieli różne złe zamiary wobec Polski, przede wszystkim nie chcieli nam dać ziem zachodnich, no umiał, że tak powiem, obejść, przekonać. No i wyszło na szczęście to, co było wielkim szczęściem, a więc Polska Ludowa z granicą na Odrze i Nysie. To jest pewien obraz, upowszechniany też później za pomocą telewizji, zwłaszcza w latach, chyba już, ja właśnie nie pamiętam, kiedy to było, ale myślę, że to lata 70. już były i potem 80., czyli fragmenty tej książki w postaci teatru telewizji, powiedzmy, prawda, pokazujące obrady między innymi w Jałcie i całe fragmenty oparte na stenogramach. Bo paradoks polegał na tym też, że te stenogramy za radzieckim egzemplarzem zostały w Polsce wydane. I to jest rok 1970 już. Pełen właściwie zapis tych negocjacji w Teheranie, w Jałcie i w Poczdamie był dostępny. I na przykład ja go kupiłem w normalnej księgarni w Olsztynie wtedy. Także nie był dostępny tylko dla wybranych. No ale rzecz jasna, to było wydaje mi się to źródłowe, no to do tego mógł sięgnąć tylko ktoś bardzo, bardzo zainteresowany. W przestrzeni publicznej, jednym słowem, Jałta nie funkcjonowała i troszkę inaczej opisywano powstanie PRL-u według innych narracji jakby, do których też w efekcie myśl opozycyjna będzie się odnosiła. A zatem te narracje upowszechniane, również tych podręcznika, o których tutaj była mowa przedtem, są narracjami jakby opisującymi rozwój zdarzeń od strony sytuacji wewnętrznej. A więc, prawda, rewolucyjny nurt, PPR, prawda, Związek Patriotów Polskich, etc. No, prawda, rozwija się, wzmacnia, osiąga coraz większe możliwości, przejmuje władzę, buduje nową Polskę. A ten świat zachodni jest czymś tam zewnętrznym, no coś tam, głównie tą granicę nam daje. Nie ma takiego myślenia geopolitycznego, że to jest jakiś układ sił, że to są jakieś strefy wpływów. W zasadzie to nie istnieje. I teraz powiem tak,
w polskiej myśli opozycyjnej, nawet jeżeli bardzo głęboko sięgnąć, czyli no nawet bym zaryzykował pogląd, że aż takich specjalnych badań nie robiłem, że nawet do lat 40. by można sięgnąć. W próbie diagnozowania sytuacji w Polsce i możliwych zmian w Polsce, można powiedzieć, są takie dwie szkoły myślenia. Nazwijmy je z grubsza, chociaż to nie do końca z grubsza, bo ma to swoje uzasadnienie, lewicową i prawicową. Prawicowa, tradycyjnie zresztą, zawsze tak było w tradycji, większą uwagę zwraca na realia wielkiej polityki, na geopolitykę, na układy sił, właśnie na strefy wpływów, na podziały. A zatem silniejsze jest myślenie w kategoriach państwa, jego suwerenności. Natomiast ta metodologia czy szkoła lewicowa raczej zwraca uwagę na stosunki wewnętrzne, na kwestie ideowe, na kwestie struktur społecznych i ewentualnych przemian idei, struktur wewnętrznych, myślenia o rzeczywistości, modeli ustrojowych i teoretycznych. A zatem, jeżeli byśmy spróbowali się chwilę, w ogóle jeszcze trzymając z daleka problem Jałty, spojrzeć na to, co się w Polsce można odtworzyć jako genezę myślenia opozycyjnego, powiedzmy w Polsce popaździernikowej w latach 60., no to rewizjonizm się Jałtą nie zajmuje, prawda? Zajmuje się dyskusją nad marksizmem, poszukiwaniem demokratycznych formuł, które rozsadzą ten totalitarny czy autorytarny porządek i interpretację marksizmu. Zajmuje się nad pluralizowaniem kultury i jakby przyszłość widzi w kategoriach ewolucji tych elementów życia wewnętrznego. Natomiast publicyści, powiedzmy wywodzący się genealogicznie z prawicowego myślenia, zwłaszcza myślę o kręgu neopozytywistów, a zwłaszcza Stanisław Stomma i Stefan Kisielewski, oni no wprost zakładają, i to jest powiedziane właściwie expressis verbis, Polska jest przynależna do bloku wschodniego. Polska w podzielonej Europie jest częścią świata rosyjskiego. A zatem to określa ograniczone możliwości zmian. No i teraz pytanie, ile możemy zmienić w ramach tego narzuconego geopolitycznego podziału. I oczywiście dalszy ciąg tych rozważań dotyczy spraw wewnętrznych, takich lub innych pomysłów koła Znak i prawda, tych pism katolickich o tym, jak można przekształcać sytuację w Polsce. I to jest ten punkt, gdzie się tam gdzieś zbliżają właśnie z rewizjonistami, to powiedzmy ogólnie hasłowo. Natomiast oczywiście dopóki istnieje ta cała refleksja w cenzurowanym obiegu wydawniczym, no to wprost nie można nawet zdefiniować tej sytuacji, że Polska pod wpływem Jałty to jest krajem niesuwerennym, zależnym całkowicie i tak dalej. Tego powiedzieć nie można. A zatem jak nie można tego powiedzieć, to i też nie ma tematu dyskusji nad Jałtą. W gruncie rzeczy ta dyskusja pojawi się w latach 70. Od kampanii konstytucyjnej 75 roku, o czym za sekundkę powiem, ale też nigdy nie będzie jakimś wątkiem centralnym. Pojawia się jako sama Jałta, pojawia się na marginesie dyskusji dotyczących problemu suwerenności, problemu, no właśnie, czy Polska jest suwerenna, czy nie jest suwerenna, w jakim stopniu i podziału Europy ewentualnie. I nie aspirując do, że tak powiem, wyczerpania tematu, bo rzecz jest oczywiście strasznie rozproszona i poddana różnym, trzeba wyłapywać te wątki w kontekście różnych innych dyskusji, zwrócę uwagę na parę elementów, które wydają mi się być dosyć ciekawe. Mianowicie, wspomniałem kampania konstytucyjna. Wśród listów konstytucyjnych jeden
odnosi się wprost do tego zapisu narzuconego o przyjaźni polsko-radzieckiej, prawda, że Polska jest członkiem wspólnoty tam, prawda, zaprzyjaźnionych państw i tak dalej. To jest list z 21 stycznia 76 roku, bo jak państwo może nie pamiętają, ten zapis pojawił się w ostatniej chwili. Długo, długo był przygotowany zmiana w konstytucji dotycząca kierowniczej roli partii. I właściwie do końca roku 75 to nie było tam mowy, że ma być jakiś sojusz w tej konstytucji. To się pojawia właściwie na samym końcu. Nie pamiętam, kiedy to Babiuch zgłosił, ale zdaje mi się, że to jest albo to już jest druga połowa grudnia, albo nawet zaraz po nowym roku 76. Swoją drogą ciekawe, dlaczego akurat nagle, tak, prawda, już wszystko było przygotowane, oni jeszcze takie coś ważnego dopisali. I na to odpowiedzią jest list podpisany między innymi przez Anielę Steinsbergową, Jana Olszewskiego, Siłę Nowickiego, Szczukę, Bartoszewskiego, Kuronia, Kona, Lipskiego, Słonimskiego, Michnika. Nie ma tam nic o Jałcie wprost. Natomiast jest list poświęcony problemowi niesuwerenności PRL. I teraz konstrukcja jest taka, że jeżeli ten wpis w konstytucji się znajdzie, to on łamie zasadę suwerenności. Czyli jakby jest przyjęcie zasady, że właściwie PRL do tej pory jest w zasadzie suwerenny. Natomiast jak wpiszecie to, to tą suwerenność traci. To jest pewna narracja, która zostanie tutaj ujęta i pozwolę sobie ten kawałeczek przeczytać jednak. Prawomocność traktatowych zobowiązań międzynarodowych PRL nie budzi wątpliwości. Jednakże przeniesienie postanowień traktatu sojuszniczego do ustawy konstytucyjnej i nadanie im rangi podstawowej zasady ustrojowej uznawane jest powszechnie jako ograniczenie suwerenności państwa. W tym samym duchu za chwilę też, w gruncie rzeczy w ramach tej samej debaty, Władysław Bieńkowski złoży taki list, gdzie też będzie tak powiedziane, prawda, że wprowadzenie mocarstwowej pozycji Związku Radzieckiego do istniejącej, prawda, ustawy zasadniczej łamie zasadę suwerenności, choć jednocześnie Bieńkowski idzie jakby o krok dalej i powiada, że naród polski jest dostatecznie świadomy mocarstwowej pozycji Związku Radzieckiego i nie roi marzeń o rzeczywistym równouprawnieniu. To samo znajdziemy w liście profesora Lipińskiego do Gierka, gdzie jest powiedziane, Polska od początku rozwijałaby się inaczej, gdyby nie ZSRR. Nadal kurczowo trzymaliśmy się radzieckiego systemu politycznego w imię istnienia władzy i chyba przede wszystkim pod naciskiem Związku Radzieckiego. W tych wszystkich listach nie ma Jałty jako Jałty. Ale jest spojrzenie na, no, na problemy, czy w każdym razie ten konsekwencje Jałty w dłuższym ciągu czasowym. I tutaj jeszcze jeden cytat z Lipińskiego. Każdy Polak pamięta aż nadto dobrze diabelski pakt Ribbentrop-Mołotow, napaść na nasz kraj, Katyń, masowe wywożenie do łagrów w 1944 i 1945 roku żołnierzy ziemi antyhitlerowskiego. Proszę bardzo. Inteligencji polskiej, nieudzielenie pomocy powstaniu w Warszawie. Czyli cały ten klasyczny, że tak powiem, przebieg zdarzeń, bez wymieniania Jałty. Ale w gruncie rzeczy wiadomo, że to, co mamy, jest konsekwencją II wojny światowej. Ta dyskusja potem się potoczy, zwłaszcza od 77 roku. Pierwszym jej chyba takim akcentem jest taka broszura Leszka Moczulskiego, jako Natalia Naruszewicz wydana, no, która jest bardzo złą, powiedzmy sobie, i bardzo propagandową. Książeczką opisującą, prawda, z, no, politykę sowiecką wobec Polski, genezę PRL i tak dalej. Na nie odpowiedzią jest w biuletynie informacyjnym KOR-u dwuczęściowy taki szkic Filipa Płaskowickiego,
Pod tym pseudonimem kryła się Maria Turlejska, która właściwie analizowała, znowu nie Jałtę, tylko analizowała się pytanie takie, czy Stalin był gotów od początku, czy krótko mówiąc, chciał z nas zrobić 17 Republikę, czy nie? Czy mu to było do czegoś potrzebne, czy nie? I w gruncie rzeczy ona tam wywodzi, że nie. Dlaczego nie? No to tam są argumenty, padają. Ale też przede wszystkim dlatego, że to by była groźba wojny z Zachodem. Stalin nie chciał wojny z Zachodem, natomiast chciał uznania swoich zdobyczy. A zatem Jałta no jest, prawda, uzyskaniem tych zdobyczy. Jest potwierdzeniem układu sił. Wprost do spraw Jałty, tak dosłownie, żeby padło słowo Jałta, to z tego, co przeglądałem, na razie jestem przy że tak powiem, korowskim nurcie opozycji, to pojawia się w komentarzu Adama Michnika po wizycie papieskiej w 1979 roku. A mianowicie, komentując i streszczając przemówienia papieża, Adam Michnik mu pisał: wizja Europy okaleczonej i przepołowionej, Europy, której amputowano Warszawę i Kraków, Budapeszt i Pragę, a także Wilno i Lwów, to wizja uformowana przez możnych tego świata na konferencji jałtańskiej jako wynik rachunku sił militarnych została dziś zakwestionowana w przemówieniach papieskich, zwłaszcza w przemówieniu w Gnieźnie. I w zasadzie to jest tyle, jeśli chodzi o nurt korowski. Nie ma jakichś specjalnych na przykład artykułów w rocznicę jałtańską w 80 roku. Być może też dlatego nie ma, że to jest świeżo po najeździe rosyjskim na Afganistan. I prasa opozycyjna korowska zajmuje się Afganistanem. Zajmuje się imperialistycznymi działaniami Związku Radzieckiego aktualnie. Niekoniecznie jest jej potrzebne sięganie do historii, do genezy. Powiedziałbym zresztą, że w tym czasie też nastąpi takie pewne rozdzielenie, znaczy po pierwsze publicystyki wprost politycznej zajmującej się tym, co my dziś chcemy, jak definiujemy sytuację i do czego zmierzamy, od tego, co jest popularyzacją historii. W postaci i odpowiednich artykułów i książek, prawda, drugiego obiegu. To jest jakby osobna rzecz, mówił tu o tym pan Konrad Knoch, wskazywał na niektóre pozycje, no i to by wymagało, że tak powiem, osobnej analizy, prawda, ale jedno powiem, że nawet w publikacjach Nowej ten wątek, że tak powiem, polsko-sowiecki jest bardzo silnie obecny, chociażby w postaci wydawnictw źródłowych, artykuły prawdy, pakt Ribbentrop-Mołotow. To są osobne książki, które na ten temat zostaną w tym czasie wydane. Teraz dwa słowa o tym nurcie opozycji, który stworzył Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. I tu państwa zaskoczę. Bo w zasadzie wprost odwołanie się do Jałty następuje właśnie tutaj. A mianowicie Ruch Obrony przygotował oświadczenie w związku z mającą się odbyć konferencją poświęconą aktowi końcowemu KBWE w Belgradzie. I przygotowując to oświadczenie w numerze z 1 października 1977 roku pisano: w wyniku II wojny światowej ukształtowały się w Europie strefy wpływów. Ograniczają one zasadę samostanowienia narodów, równość i suwerenność państw i są sprzeczne z postanowieniami aktu końcowego. Takie połowiczne rozwiązanie narody musiałyby uznać za kontynuację niechlubnej tradycji układów lekceważących wolę narodów w Monachium w 1938 i w Jałcie w 1945. A zatem likwidacja objawów tej ostatniej powinna być zadaniem spotkania belgradzkiego.
Uważamy, że jako Polacy mamy prawo i obowiązek pytać i domagać się odpowiedzi, jak mocarstwa, zwłaszcza rządy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Radzieckiego, zrealizowały swoje wcześniejsze zobowiązania wobec sojuszników. Przede wszystkim zaś zobowiązania dotyczące niezawisłości zewnętrznej i swobody wewnętrznej w wyborze rządu i ustroju, podjęte na przykład w Jałcie bez uczestnictwa Polski, ale wobec narodu polskiego. Uważam, że to jest ciekawy przykład, bo oni jakby w tym momencie odwołują się do litery Jałty i mówią, że to zrealizujcie je. Wolne wybory, proszę bardzo. Znaczy, jednym słowem, jest to odwołanie się do Jałty w pewnym sensie pozytywne. Do pozytywnego tam wskazanego elementu, co jest zresztą związane z tym, że ruch obrony praw człowieka i obywatela w ogóle o paktach, prawda, występowało to, żeby one były wydrukowane oficjalnie w polskim, jako polskie prawodawstwo i tak dalej. No ale jakby nie wytrwano w tej narracji, czy w tym przekonaniu, żeby, prawda, odwołując się do Jałty, używać jej jako niezrealizowanego postulatu, co przypuszczam, że jest też związane z pewnymi kwestiami ideowymi ruchu obrony, który był organizacją bardzo patriotyczną, bardzo taką podkreślającą właśnie zasady suwerenności, niepodległości, wartości z tego wyprowadzanych. I to trochę był zgrzyt właściwie powoływać się na tą Jałtę. Ale właśnie jeden znowu fragment chciałem przytoczyć, związany z tą kwestią Andrzeja Czumy, który oddaje sposób myślenia tych ludzi i moim zdaniem jest bardzo prawdziwy. I bardzo prawdziwy, i dlatego chcę go Państwu przeczytać. Otóż Czuma pisał: każde działanie władzy, która jest sprawowana dla utrzymania narodu w podległości innemu państwu, musi polegać na kneblowaniu tego narodu, cenzurowaniu publicznego słowa i przekazu, choćby tylko dlatego, by nikt publicznie nie napisał czy nie powiedział krótkiego zdania. Totalizm radziecki odebrał nam niepodległość. W państwie takim nie może być demokracji, bo demokracja oznacza wolność publicznego słowa. A nie do pomyślenia jest, żeby ludzie w warunkach wolności publicznego słowa nie mówili o tym, co dla narodu najważniejsze. Nie ma zatem sporu demokracja czy niepodległość. W gruncie rzeczy tak rozumowali wszyscy, ale bardzo, moim zdaniem, Czuma to dobitnie powiedział, ale też i odpowiedział poniekąd na to, co przed chwilą powiedziałem, że jakby nie można się koncentrować na samym problemie zrealizowania wolności demokratycznych bez odzyskania suwerenności. Proszę Państwa, dalej w okresie Solidarności legalnej, w tej ogromnym obiegu publicystycznym, ja nie wiem, tam być może były jakieś artykuły poświęcone Jałcie w pismach lokalnych, regionalnych, no ja tego oczywiście wszystkiego nie byłem w stanie sprawdzić, ale mam wrażenie, że nie, bo w gruncie rzeczy myślenie ludzi, którzy jednak realną politykę uprawiali w tym momencie. To była realna polityka oparta na zasadzie wejdą, nie wejdą. A w związku z tym, że tak powiem, drażnienie Rosjan debatami o Jałcie nie za bardzo było na miejscu w tym momencie, czy na czasie. A zatem raczej się zastanawiano nad pod tym względem, tak jak to kiedyś, prawda, właśnie ci neopozytywiści, ile możemy poszerzyć nasze warunki wolności wewnętrznej, by nie prowokować reakcji czynnika rosyjskiego. Natomiast świadomość tego, że żyjemy w podzielonym pojałtańskim świecie, była oczywista. Znaczy oczywista. Może nie zawsze używano pojęcia Jałta, ale pojęcia bloku, pojęcia zależności były oczywiste i one zostały nazwane też w licznych innych artykułach jeszcze przedsierpniowych jako jakby konsekwencje wojny, prawda, i ograniczające też naszą suwerenność i możliwość wybicia się na całkowitą niepodległość.
A zatem mamy tutaj właściwie do czynienia z dwoma modelami trochę myślenia. Jeden to jest ten, który powiedziałem, ruch obrony, prawda? Tu KPN też by trzeba zaliczyć. Czyli raczej myślenie według wartości, bez myślenia o realnej polityce, co my możemy osiągnąć jutro, pojutrze, za miesiąc, za pół roku. I myślenie, że tak powiem, tego nurtu opozycji, który się nastawia przede wszystkim na przekształcanie rzeczywistości tu i teraz, a zatem jest ostrożniejszy w definiowaniu pewnych pryncypiów. Bo nie w ich imię się buduje ten ruch, tylko imię załatwienia konkretnych, bieżących spraw, na przykład zbudowania związku zawodowego. Proszę Państwa, problem Jałty wróci jeszcze w latach 80. I znowu, chciałem się powołać na dwa teksty i na jedno opracowanie i tak powoli już potem kończyć. Dwa teksty. Jest taki tekst Adama Michnika w tomie, znaczy on się nazywa List z Mokotowa. To jest rok 84. I on się odnosi znowu wprost do Jałty. Mianowicie pisze Michnik. Niezwykle nerwowa reakcja przywódców PZPR na każde amerykańskie wspomnienie o Jałcie jest niezwykle znamienna. Dla nich Jałta jest podstawową legitymacją sowieckiej dominacji nad Polską i władzy komunistów w Polsce. Dlatego gorączkowo przypominają, że to właśnie Jałta przesądziła o granicy na Odrze i Nysie. Miast, zgodnie z polską racją stanu, przypominać, że zachodnia granica została uznana za ostateczną przez oba państwa niemieckie. Dobrze. Drugi tekst, o którym słów parę chcę powiedzieć, niewiele później powstały, bo to jest marzec 85 w tygodniku Mazowsze, Jacka Kuronia. Też jest odwołaniem się wprost do Jałty i pewną próbą myślenia politycznego, ale najpierw ten element właśnie samej Jałty. Otóż co Kuroń pisze między innymi, alianci usankcjonowali zaborczą politykę Sowietów wobec krajów Europy Środkowej. Nie chodzi tu o tanie chwyty, ale o to, że w Jałcie przyjęto niesłychanie zgubną zasadę, mianowicie, że w polityce moralność się nie liczy. Rachuby na pokojową przyszłość świata budowane na tym, że małe kraje Europy Środkowej odda się ZSRR, czyli państwu totalitarnemu. Postulat wolnych wyborów był więc fikcją, albowiem z góry wiadomo było, że zostaną sfałszowane. Osobną sprawą jest, czy zachodni alianci mogli wynegocjować w Jałcie inny porządek powojennego świata, ale sam fakt zalegalizowania przez ich podbojów sowieckich stanowi, pomijając już w tych rozważaniach względy moralne i w działaniu pomijać nie wolno, ważny element pojałtańskich stosunków międzynarodowych. Tyle o samej Jałcie. Natomiast to, czym jest poświęcony tak naprawdę ten artykuł Kuronia, który nie był historykiem, znaczy był historykiem formalnie rzecz biorąc, ale historią się nie zajmował i artykułów historycznych nie pisywał. Jest oczywiście próba skonstruowania pewnej propozycji czy pomysłu politycznego, ryzykownego dzisiaj byśmy powiedzieli bardzo, czyli zmierzającego do tego, żeby przedstawić wizję ewentualnej zamknięcia czasu zimnej wojny przez neutralizację Europy Środkowej. Neutralizację Niemiec, neutralizację Polski, stworzenie strefy zdemilitaryzowanej. On to wiąże też z siłą wówczas potężnych dosyć ruchów pokojowych w Niemczech i w tym próbuje, że tak powiem, znaleźć jakąś propozycję do tego, żeby Polska wyszła spod bezpośredniej sowieckiego władztwa. No oczywiście nie muszę dodawać, że ten artykuł pisany w marcu 83, to jeszcze chyba Gorbaczow nie był pierwszym sekretarzem, bo to parę miesięcy później. No jasne, że stracił kompletnie aktualność już 2-3 lata potem, kiedy się zaczęła pierestrojka i zaczęła się dynamicznie rozwijać sytuacja. Proszę Państwa, ale muszę jeszcze parę zdań powiedzieć o Krystynie Kersten, bo to jest rzecz fundamentalnie ważna. Otóż jeżeli ktoś wprowadził w ogóle, teraz powiem, w polskiej historiografii, analityczne, nie polityczne,
tylko analityczne myślenie, co to była Jałta, to jest Krystyna Kersten. I zarówno jej mało znana książka Historia polityczna Polski 44-56 wydana w 1982 roku, a miała być wydana na 13 grudnia 1981. Sam się osobiście tym zajmowałem, więc mogę to powiedzieć. Została wydrukowana w Łodzi. Wydrukowana, nawet szczotki kiedyś miałem. I następnie została całkowicie przemielona, bo oczywiście ogłoszono stan wojenny. Gdyby stan wojenny był tydzień później, to w 500 000 nakładzie ta książka by była dostępna w Polsce. Ostatecznie była wydrukowana przez Krąg w 1982 roku. I oczywiście tu jest, wszystko jest powiedziane, to co najważniejsze, krótko, czym była ta Jałta, jakie były postanowienia. I stwierdzenie, że stanowiły wstrząs dla wszystkich środowisk z polskich krajów i za granicą. Zasadniczo zmieniały sytuację. Dlatego też, gdy jedni ostro protestowali, inni wytali postanowienia konferencji z zadowoleniem. Bierut, Gomułka i tak dalej. Natomiast to, co jest rzeczą, bym powiedział, chyba wyznaczającą współczesne myślenie o Jałcie w całym tym biegu zdarzeń, jest artykuł Kerstenowej, czy Polskę sprzedano w Jałcie. To jest krytyka numer 1920 z 1981 roku. Również na amerykańskich materiałach dyplomatycznych opisanie drogi. Czym była Jałta w polityce Stalina, w polityce Zachodu i czy ona, że tak powiem, przesądzała sytuację. To jest dosyć centralna teza Krystyny Kersten, w wielu miejscach wykładana również w tej książce o Jałcie, którą Państwo tutaj widzieli przy referacie Konrada Knocha prezentowaną. Krystyna Kersten uważała i dowodziła, że w gruncie rzeczy Jałta, sam zapis jałtański jeszcze wszystkiego nie przesądza. Że jeszcze mogły, że tak powiem, być zmiany dla nas korzystne w zakresie rządu i suwerenności. Natomiast to, co się działo w tygodniach po Jałcie, czyli jak Stalin odczytał tą Jałtę i jak ją interpretował, między innymi zamykając 16 przywódców polskiego podziemia na Łubiankę, prawda? Przesądziło po pierwsze interpretację tego zapisu. No, że w gruncie rzeczy tymczasowy rząd jedności był prostą kontynuacją kolejnego komunistycznego rządu. Po drugie, jeśli chodzi o politykę Zachodu, również Amerykanów, nawet samego Roosevelta, było dla nich zaskoczenie. Oni nie spodziewali się, że to tak zostanie cynicznie i brutalnie załatwione. I teza Krystyny Kersten była taka, że jeżeli gdzieś możemy mówić o początku zimnej wojny, to właśnie w sporze o interpretację Jałty. Tam się zaczęło. Jest to pierwszy poważny, że tak powiem, konflikt amerykańsko-sowiecki, gdzie Amerykanie dochodzą do wniosku, że Stalin sobie z nich kpi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Friszke za wyczerpujący wykład nie tylko na temat recepcji Jałty w PRL, ale także ogólnych ram, w których ta dyskusja się toczyła. I teraz przenosimy się za granicę bardziej. Pan Alfred Znamierowski opowie nam o walce toczonej w latach 80., o potępienie Jałty i, jeśli dobrze rozumiem, będzie mówił o swoich własnych doświadczeniach. Będzie to w dużej mierze autobiograficzne wystąpienie. Szanowni Państwo, nie będzie to autobiograficzne, natomiast występuję rzeczywiście jako świadek historii i chcę Państwu opowiedzieć dokumentalnie, jak wyglądała walka o odrzucenie Jałty w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście wszystko się zaczęło od czasu, kiedy kiedy Karol Wojtyła został papieżem Janem Pawłem II. Wtedy nie tylko w Polsce, ale i za granicą Polonia podniosła głowy. W tym czasie, szczególnie po wizycie pierwszej w Polsce i po tych znamiennych słowach, niech duch twój stąpi i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi. Grupa młodych emigrantów z Chicago, którzy uważali, że najważniejszym celem jest walka o wolną, niepodległą i demokratyczną Polskę,
uznała, że najlepszą platformą dla takiej działalności będzie pismo, wokół którego zgrupują się ludzie o podobnych poglądach. Postanowili wydawać kwartalnik, który nazwali Pomost, gdyż nazwa ta najlepiej oddawała ideę więzi między niepodległościową Polonią a opozycją w Polsce. Na przykład pierwszych czterech numerów kwartalnika Pomost wydanych w 1979 roku wynosił po 500 egzemplarzy, ale już pierwszy numer z 1980 roku miał nakład 2000 egzemplarzy. Do tego czasu samoczynnie zorganizowały się grupy Pomostu w Nowym Jorku, Detroit, Stevens Point, Los Angeles i Milwaukee w Stanach Zjednoczonych oraz Niagara Falls i Ottawie w Kanadzie. Wśród ludzi grupujących się wokół Pomostu byli nie tylko młodzi emigranci, ale także Polacy, którzy mieli już amerykańskie obywatelstwo. Dzięki nim obok pomocy i współpracy z opozycją w Polsce otworzono drugie pole działania. Pracę polityczną w środowisku amerykańskim, której celem było pozyskiwanie w mediach i w kołach politycznych sojuszników w walce o polskie interesy. Inicjatorem i głównym pomysłodawcą takich działań był Adam Kiernik z Los Angeles, który tak motywował swoje przekonania. To my, a nie ludzie w Polsce, mają wpływać na kształtowanie opinii i polityki zagranicznej Zachodu odnośnie nadanego Polsce przez Boga prawa do decydowania o jej własnym losie. To my mamy naciskać na rządy USA i innych państw Zachodu, by przyjęły twardsze stanowisko, domagając się od Sowietów nieingerencji w wewnętrzne sprawy Polski. Jako Amerykanie mamy prawo pytać, dlaczego polityka zagraniczna USA jest o 40 lat spóźniona w sprawach dotyczących Polski i Europy Wschodniej. Jako Amerykanie mamy prawo nie tylko pytać, lecz również domagać się zmiany obecnej polityki zagranicznej USA. Od samego początku działalności ludzie Pomostu współpracowali z organizacjami polskich kombatantów, Kongresem Polonii Amerykańskiej oraz organizacjami narodów zniewolonych przez ZSRR, głównie litewskimi, ukraińskimi, węgierskimi, czeskimi i rumuńskimi, ale także z kubańskimi, afgańskimi, wietnamskimi i koreańskimi. Nawiązano kontakty z wieloma amerykańskimi kongresmenami i senatorami, a w drugiej połowie 80. roku rozpoczęto współpracę z największą amerykańską federacją związków zawodowych, AFL-CIO. Momentem przełomowym był oczywiście sierpień 1980 roku. Kiedy w Polsce lawinowo narastał ruch strajkowy. Na zebraniach Wydziału KPA, Kongres Polonii Amerykańskiej, na stan Illinois w dniach 18 i 20 sierpnia Krzysztof Ratz-Mansfeld przekonał zebranych do zorganizowania w Chicago demonstracji poparcia dla robotników w Polsce. Niemal całą pracę organizacyjną wykonali oczywiście ludzie Pomostu w ciągu dwóch dni i to na tyle dobrze, że w sobotę 23 sierpnia 80 roku w demonstracji w centrum miasta wzięło udział kilkanaście tysięcy ludzi. Pomost w krótkim czasie uruchomił też pomoc finansową przekazywaną bezpośrednio lub za pośrednictwem paryskiej kultury dla strajkujących i ich rodzin oraz ugrupowań niepodległościowych i pism podziemnych w Polsce. Pod koniec 80 roku utworzyły się pierwsze poza Ameryką północną grupy Pomostu w Republice Południowej Afryki i w Wielkiej Brytanii, w Londynie. W 81 roku grupy takie powstały we Francji, Paryż, Szwecji, Handen, Niemczech, Berlin Zachodni i dwa w Australii, Adelaide i Sydney. W 1981 roku podjęto decyzję o przekształceniu grup Pomostu w organizację, którą zarejestrowano w dniu 30 stycznia 82 roku pod nazwą Social Political Movement Pomost, Ruch Społeczno-Polityczny Pomost. Pierwszy zjazd odbył się w Chicago w dniach 8 i 9 października 83 roku, kiedy obradom, w których wzięli udział niemal wszyscy przedstawiciele organizacji ze Stanów Zjednoczonych i Kanady, przewodniczyły trzy osoby: Magnus Jan Kryński, Andrzej Jarmakowski i ja. Wśród gości honorowych był Lina Skojelis, wysokiej rangi urzędnik Białego Domu, Melvin Lewicki, wicedyrektor Głosu Ameryki i Leopold Tyrmand, wicedyrektor Rockford Institute i redaktor pisma
Chronicle of Culture. Na zjeździe przyjęto zasady ideowe i platformę polityczną Ruchu Społecznego Pomost. W dokumentach zawartości podstawowe uznano rodzinę i naród, tożsamość i tradycję narodową, niepodległe państwo oraz personalistyczny i humanistyczny styl myślenia. Głównymi celami było pokonanie komunizmu i odzyskanie przez Polskę niepodległości. Od początku istnienia grupy pomostowe działały na rzecz umacniania roli politycznej Polonii w USA poprzez stałe kontakty z kongresmenami, rządem i mediami oraz stworzyły podstawy dla solidarnej współpracy z działającymi w USA i w Kanadzie antykomunistycznymi organizacjami innych narodów. Wśród osobistości amerykańskich, które sprzyjały i pomagały pomostowi, byli Richard T. Davis, były ambasador USA w Polsce, John Lęczowski i Paula Dobriański, dyrektorzy działu Europy Wschodniej i Związku Sowieckiego przy Radzie Bezpieczeństwa Państwa, Linda Chavez, doradca prezydenta, Lina Skojelis w Białym Domu, szef Biura Kontaktów ze Społeczeństwem oraz senatorzy i kongresmeni Bob Dornan, Robert Kastentorm, Corcoran, John Kemp, Duncan Hunter, Dana Rohrabacher, Christopher Cox czy Dan Burton. W pierwszą rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojennego grupy pomostu działały już w 16 miastach Stanów Zjednoczonych. Doszły Austin, Boston, Denver, Detroit, Durham, Houston, San Diego, Sherville, Seattle, Stamford i Washington DC. A poza wymienionymi wcześniej miastami za granicą, również w Brukseli, w Belgii, trzecia grupa w Australii, w Melbourne, a w 1983 roku nowe oddziały RSP Pomoc zaczęły działać w Cleveland w Ohio, San Francisco w Kalifornii, Minneapolis w Minnesocie, Monterey w Kalifornii, St. Petersburgu na Florydzie, Phoenix w Arizonie i New Britain w Connecticut. We wszystkich ośrodkach działacze pomostu nawiązali bliską współpracę z innymi organizacjami antykomunistycznymi i dzięki tej współpracy można było organizować między innymi większe demonstracje i uzyskiwać większe zainteresowanie mediów. Działacze innych organizacji brali udział w demonstracjach i pikietach poparcia dla Solidarności w Polsce i na rzecz zniesienia stanu wojennego. Razem organizowano demonstracje przeciw sowieckiej okupacji Afganistanu, przypominano zbrodnię katyńską, protestowano przeciw zestrzeleniu przez samoloty sowieckie koreańskiego samolotu pasażerskiego i przeciw zamordowaniu księdza Jerzego Popiełuszki oraz domagano się odrzucenia przez Stany Zjednoczone postanowień z Jałty. Po 6 latach wydawania kwartalnika w 1985 roku pomost przekształcono w miesięcznik. A w szczytowym okresie działalności RSP Pomost, czyli pod koniec 1986 roku, w Stanach Zjednoczonych działało 27 oddziałów w 19 stanach. 3 oddziały w Kanadzie, 3 oddziały w Kanadzie, 2 oddziały w RFN, 2 oddziały w Szwecji oraz po jednym w Belgii, Francji, Wielkiej Brytanii, a także w tak odległych krajach jak Japonia, Ekwador, Panama i Peru. Wśród czołowych działaczy byli między innymi skłonieni przez władze PRL do wyjazdu z kraju działacze Solidarności. Jacek Jagiełka, w sierpniu 1980 roku wiceprzewodniczący Międzyzakładowego Komitetu Założycielskiego Solidarności w Katowicach, Andrzej Jarmakowski, szef ekipy przygotowującej pierwszy zjazd NSZZ Solidarność, Maciej Madejski, skarbnik regionu Mazowsze NSZZ Solidarność i Wiktor Żółciński, wiceprzewodniczący regionu warmińsko-mazurskiego NSZZ Solidarność. W Paryżu pomost reprezentował Piotr Jegliński, założyciel wydawnictwa Nowa, a później wydawnictwa Edition Spotkania. Działaczem pomostu w Australii był m.in. Lech Ządek, zanim poległ w Afganistanie, gdzie przez rok walczył u boku powstańców przeciw sowieckim okupantom. W swym nagranym na taśmie magnetofonowej testamencie wyraził przekonanie, że walka z przeciwnikiem Polski w którymkolwiek miejscu jest walką o Polskę. W RSP Pomost działał też filmowiec Zbigniew Rybczyński, inicjator akcji wywieszania na zakończenie Igrzysk Olimpijskich wielkiego transparentu na wzgórzach Hollywood z napisem po angielsku „Solidarność żyje, odrzucić Jałtę”.
Największą akcją, jaką przeprowadził Pomost, była właśnie akcja Renounce Jalta, którą w 1982 roku zainicjował Adam Kiernik. Była to odpowiedź na stan wojenny w Polsce. Kiernik uważał, że podejmując akcję na rzecz wolnej Polski, jednocześnie trzeba dążyć do tego, by wolność odzyskały wszystkie zniewolone narody w tym regionie świata, a ponieważ prawnym uzasadnieniem zniewolenia były układy jałtańskie, trzeba doprowadzić do ich wypowiedzenia. Celem akcji, którą Pomost uznał za swoje główne zadanie, było skłonienie Kongresu Stanów Zjednoczonych do odrzucenia układów jałtańskich, na mocy których Polska i kilka innych państw znalazło się w sowieckiej strefie wpływów. Do akcji tej Pomost pozyskał wielu sojuszników wśród organizacji różnych narodów. Litwinów, Ukraińców, Węgrów, Czechów i Słowaków, Rumunów, Afgańczyków, Kubańczyków, Koreańczyków, Wietnamczyków, kongresmenów z Partii Republikańskiej i niektórych mediów. Działacze Pomostu i tych organizacji zebrali w 1983 roku w Stanach Zjednoczonych nie tak jak było tu powiedziane 60 tysięcy, tylko blisko 100 tysięcy podpisów pod apelem o odrzucenie Jałty. Na początku października 1983 roku we dwóch z Kiernikiem przeprowadziliśmy w Waszyngtonie lobbying na rzecz odrzucenia Jałty przez Kongres USA. W ciągu trzech dni odwiedziliśmy biura 103 posłów i senatorów, gdzie rozmawialiśmy z ponad 40 kongresmenami, a w pozostałych przypadkach z ich asystentami do spraw politycznych. Tam zorientowaliśmy się, jak wielka była różnica między demokratami i republikanami, których wśród ich rozmówców było mniej więcej po połowie. Tylko w paru biurach kongresmenów demokratycznych wiedziano coś o Jałcie. A po wyjaśnieniach wysłanników Pomostu reakcje były w większości powściągliwe i nawet tam, gdzie obiecano poparcie, nie czyniono tego zbyt szczerze. Zupełnie inna sytuacja była u republikanów, z których tylko jeden o Jałcie nic nie wiedział, a większość nie tylko wiedziała, lecz miała o porozumieniach jałtańskich zdanie podobne do zdania Pomostu. Lobbying przyniósł wspaniałe rezultaty, bowiem wielu kongresmenów republikańskich akcję Renounce Jalta potem czynnie popierało i przekonywało innych. Akcja ta stała się na tyle głośna, że już w październiku 1983 roku głos na jej temat zabrały różne gazety i pisma w PRL. Niemal we wszystkich notkach i artykułach prasowych bałamutnie twierdzono, że odrzucenie Jałty grozi nową wojną. Najdobitniej to ujął Jerzy Anicki w Ekspresie Wieczornym. Każde nawoływanie do rewizji czy unieważnienia tak doniosłych porozumień, jak właśnie układy jałtańskie, oznaczać musi w konsekwencji nic innego jak usiłowanie zepchnięcia współczesnego świata w otchłań nieobliczalnego w skutkach globalnego atomowego konfliktu. Tego rodzaju twierdzenia przewijały się w prasie PRL przez następnych kilkanaście miesięcy. Przy okazji nie szczędzono RSP Pomost różnorodnych inwektyw w rodzaju gracze polityczni bez sumienia, organizacja antypolska, najbardziej reakcyjny i najbardziej antypolski odłam amerykańskiej Polonii. Do akcji Renounce Jalta nawiązał też sam Wojciech Jaruzelski, który przemawiając w Sejmie w lipcu 1984 roku oświadczył: przestrzeganie postanowień z Jałty to warunek pokoju na naszym kontynencie, tym samym polskiego bezpieczeństwa. Kto dziś występuje przeciw tym zasadom, ten igra z ogniem, stawia się w rzędzie nieprzyjaciół naszego kraju. W tym czasie kwestią Jałty zajmował się już amerykański kongres. W dniu 18 listopada 1983 roku kongresmen Tom Corcoran przedstawił w Izbie Reprezentantów Kongresu USA projekt uchwały o wypowiedzeniu układów jałtańskich, a 2 lutego 1984 roku podobny projekt uchwały przełożył senatowi Kongresu USA senator Robert Kasten. Przemawiając w Izbie Reprezentantów, Corcoran tymi słowy określił porozumienie jałtańskie: każdy, choć trochę zaznajomiony z Jałtą, zdaje sobie dobrze sprawę z tego, że to porozumienie było wyprzedażą, tragicznym błędem, hańbą i bardzo ciemną kartą w historii naszego kraju. Działalność grup Pomostu w Chicago i Nowym Jorku była od początku na tyle głośna i skuteczna, że władze PRL zmobilizowały wszystkich swych agentów w USA i ludzi powiązanych różnymi interesami z konsulatami PRL do działań szkodzących Pomostowi. Akcja ta znacznie nasiliła się w związku z działaniem Pomostu na rzecz odrzucenia Jałty.
Plotki, pomówienia, epitety, prowokacje i fałszywki miały na celu przede wszystkim podważenie wiarygodności naszych działań, zdyskredytowanie nas i odizolowanie od społeczności politycznej. W wypowiedziach niektórych działaczy polonijnych zaczęto pomostowców określać mianem awanturników, fałszywych patriotów, oszustów, a nawet chuliganów. Było to w pełni zgodne z oficjalną linią propagandy PRL, której kwintesencją była wypowiedź ministra spraw zagranicznych PRL Józefa Czyrka, wyraźnie nawiązującego do działań pomostu. Cytuję. Istotną sprawą jest niedopuszczenie do rozbicia Polonii na tle jej stosunku do kraju. W środowiskach polonijnych podjęli działania przywódcy nowej emigracji, którzy w swym antykrajowym awanturnictwie poszli dalej niż emigracyjni ekstremiści czy niektóre ośrodki zagraniczne. Największy sukces PRL-owska agentura odniosła w Chicago, gdzie udało się jej skłócić pomost będący organizacją par excellence polityczną i antykomunistyczną z Kongresem Polonii Amerykańskiej, który był organizacją etniczną, federacją różnych organizacji Starej Polonii, na ogół zainteresowanej bardziej różnorodnymi kontaktami z krajem niż polityką. Ponadto KPA był od dawna blisko związany z lewicującą Partią Demokratyczną, podczas gdy pomost był wyraźnie po stronie Partii Republikańskiej, która opowiadała się za wolnością i powstrzymywaniem ekspansji sowieckiej. Kongres Polonii Amerykańskiej nie tylko nie poparł zabiegów pomostu odrzucenie układów z Jałty, lecz nawet starał się je torpedować. Stał za tym jeden z dyrektorów kongresu, Jan Nowak-Jeziorański. Był on człowiekiem blisko związanym z Departamentem Stanu USA, który starał się torpedować politykę zagraniczną prezydenta Reagana i zawsze wyrażał dezaprobatę wobec działań RSP Pomost. Wiemy, że Nowak-Jeziorański udał się do biura senatora Kastena i przekonywał go, że Pomost to grupka nieodpowiedzialnych radykałów. Od sekretarza senatora do spraw politycznych usłyszał wtedy, cytuję, panie Nowak, nie jestem tu po to, by wysłuchiwać o kłótniach w społeczności politycznej. Jestem tu, żeby zapewnić jak najmocniejszą uchwałę na rzecz wolnej Polski. Dla nadania większego rozgłosu akcji Renunciata RSP Pomost ogłosił dzień 24 czerwca 1984 roku Międzynarodowym Dniem Wyrzeczenia się Jałty i zorganizował tego dnia demonstracje w wielu miastach USA, Kanady i Wielkiej Brytanii. Byłem koordynatorem tej akcji w Stanach Zjednoczonych i muszę przyznać, że jej sukces przeszedł nasze najśmielsze oczekiwania. Prasa pisała szeroko o układach jałtańskich oraz zamieściła relacje i zdjęcia z demonstracji. Demonstracje pokazano w telewizji, która nadała też oświadczenia polityków amerykańskich dotyczących Jałty. W wielu miastach, w tym Los Angeles i Cleveland, władze miejskie wezwały obywateli do poparcia akcji Renunciata. Kolejną akcją był Renunciata Week, tydzień odrzucenia Jałty, w 40. rocznicę konferencji krymskiej, czyli między 4 a 11 lutym 1985 roku. Wtedy w USA, Wielkiej Brytanii i Kanadzie odbyły się demonstracje, uroczyste msze święte na cześć ofiar Jałty oraz seminaria i konferencje naukowe, co znalazło bardzo szeroki odgłos we wszystkich mediach w tych krajach. W dniu 4 lutego 1985 roku kilkanaście ugrupowań opozycyjnych i pism podziemnych w Polsce ogłosiło apel jałtański, w którym napisano, cytuję, wzywamy zachodnich sygnatariuszy ustaleń jałtańskich, rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii do podjęcia działań zmierzających w kierunku rewizji postanowień jałtańskich zgodnie z kartą ONZ, prawem narodów do wolności i historyczną tradycją europejskiej wspólnoty. Na zakończenie tego apelu sygnatariusze stwierdzili, przedstawiając apel o pokojową rewizję ustaleń jałtańskich, wyrażamy wolę świata pracy, wolę lepszego życia w niepodległym państwie. Również w lutym 1985 roku oficjalne oświadczenie na temat układu z Jałty wydał rząd polski na uchodźstwie. W oświadczeniu tym powtórzono dosłownie fragment oświadczenia rządu RP w Londynie z dnia 13 lutego 1943 roku. Cytuję. Decyzje konferencji trzech dotyczące Polski nie mogą być uznane przez rząd polski
i nie mogą obowiązywać narodu polskiego. Kiedy Kongres Stanów Zjednoczonych rozpoczął nową kadencję, projekt uchwały o wyrzeczeniu się Jałty ponownie przedstawił senator Robert Kasten, a nowy projekt uchwały złożył w Izbie Reprezentantów kongresman Jack Kemp. Tym razem sprawę załatwiono w kilka miesięcy. W lipcu 1985 roku Kongres Stanów Zjednoczonych umieścił uchwałę dotyczącą Jałty w ustawie budżetowej. Niestety nie doszło do wyraźnego odrzucenia Jałty, lecz do potępienia takiej interpretacji porozumień jałtańskich, jakoby Stany Zjednoczone przyzwoliły na dominację sowiecką. Pozwolę sobie przeczytać pełen tekst rezolucji. Polityka dotycząca zastosowania porozumień jałtańskich. A. Wnioski. Kongres powziął konkluzję, że pierwsze. W czasie II wojny światowej przedstawiciele Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Związku Sowieckiego byli stronami porozumień i umów dotyczących innych narodów i państw Europy. Dwa. Związek Sowiecki nie wywiązał się z podjętego w porozumieniu z Jałty z 1945 roku zobowiązania zagwarantowania wolnych wyborów w państwach, których dotyczyło, szczególnie obietnicy ukonstytuowania możliwie najrychlej w drodze wolnych wyborów rządów odpowiadających woli narodu i ułatwienia, gdzie potrzeba, odbycia się takich wyborów. Trzecie. Silne pragnienia ludności Europy Środkowej i Wschodniej korzystania z suwerenności państwowej i samookreślenia oraz sprzeciw wobec dominacji sowieckiej zostały zademonstrowane przy wielu okazjach od 1945 roku, w tym w formie zbrojnego oporu wobec przejęcia państw bałtyckich przez Sowiety siłą, oporem na Ukrainie, jak również w Niemieckiej Republice Demokratycznej w 1953 roku, na Węgrzech w 1956 roku, w Czechosłowacji w 1968 roku i w Polsce w 1956, 1970 i od 1980 roku. Czwarte. Jest właściwe, by Stany Zjednoczone dały wyraz nadziei społeczeństwa Stanów Zjednoczonych na to, że ludności Europy Środkowej i Wschodniej pozwoli się na korzystanie z suwerenności państwowej i samookreślenia bez ingerencji sowieckiej. I piąte. Jest właściwe, by Stany Zjednoczone odrzuciły taką interpretację lub przypisywanie im, że przez podpisanie w 1945 roku porozumień wykonawczych w Jałcie Stany Zjednoczone w jakikolwiek sposób akceptują lub uznają hegemonię sowiecką nad państwami Europy Wschodniej. B. Polityka. Pierwsze. Stany Zjednoczone nie uznają za prawowite żadnych stref wpływów w Europie i potwierdzają sprzeciw wobec uznania takich stref obecnie lub w przyszłości przez odrzucenie wszelkich prób sankcjonowania dominacji Związku Sowieckiego nad państwami Europy Wschodniej w oparciu o porozumienia wykonawcze z Jałty. Punkt drugi. Stany Zjednoczone wyrażają nadzieję, że ludność Europy Wschodniej będzie znów korzystać z prawa do samostanowienia w strukturze pozwalającej na utrzymanie pokoju, że będzie znów miało prawo do wybrania formy rządów, pod którymi chce żyć i że zostaną jej przywrócone suwerenne prawa do samostanowienia w zgodzie z postanowieniami Karty Atlantyckiej oraz postanowieniami Karty Narodów Zjednoczonych i Helsińskiego Aktu Końcowego Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Zanim oddam głos pani Irenie Lasocie, która opowie nam o emigracji i pamięci o Jałcie, chciałbym dokonać jednego ogłoszenia. Mianowicie, ponieważ zaczęliśmy z ogromnym poślizgiem, prawie półgodzinnym, a może nawet ponad półgodzinnym, więc myślę, że po prostu nie będziemy mogli pozwolić sobie na dyskusję. I proponuję, żebyście państwo notowali swoje uwagi, pytania i później przy okazji dyskusji panelowej, która zacznie się o 16:30, myślę, że będzie można również skierować te pytania do obecnych referentów. Także zapraszam teraz panią Irenę Lasotę, która jest politologiem, publicystką, wydawcą, pracuje
mieszka w Stanach Zjednoczonych, pracuje w Instytucie na Rzecz Demokracji w Europie Wschodniej, jest autorką wielu prac z dziedziny politologii. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dobrze zostawiony? Ja się będę ruszać, więc... Więc temat... Nie. Temat... Nie będę chodzić tak jak Hillary Clinton. Nie. Temat rzeczywiście mam trudny, emigracja i pamięć o Jałcie, więc nie bardzo będę o tym mówić. Natomiast bardzo polecam ludziom, których nie mają tej książki, tą książkę wydaną w Londynie, wydawnictwo Polonia, gdzie można znaleźć bardzo dużo artykułów wybitnych działaczy emigracyjnych, wybitnych w sensie umysłowym, niekoniecznie działaczy. Między innymi bardzo polecam właśnie, no tu była wymieniona pani profesor Marek, ale między innymi Anatol Mulsztajn, Adam Ciołkosz i absolutnie niedocenicie nieznany prawie w Polsce wybitny Leopold Łabędź, który prowadzi na łamach Encountera wielostopniową dyskusję z właściwym dla siebie bardzo mocnym językiem. To, o czym ja chcę mówić, to jest nie tyle emigracja i pamięć, ale ponieważ ja uchodzę za emigrację, więc mogę mówić o swojej pamięci czy o swoim myśleniu. Wydaje się, że jeżeli, no i to zresztą wynika z tej konferencji dzisiejszej i wczorajszej, że Jałta ma tyle znaczeń i tyle interpretacji i tyle mitów, że sama w sobie nie wiadomo czym jest. I moim zdaniem Jałta sama, to znaczy 4 lutego 1945 roku w jakim sensie jest, nie ma znaczenia. Jest to prawie tak jak ogłoszenie dekretu o stanie wojennym, ale to było, stan wojenny był przygotowywany od bardzo dawna. To samo było z Jałtą. W samej Jałcie właściwie, no sama Jałta jest ciekawa właśnie ze względu na osoby, które tam są. Jest bardzo ciekawa też ze względu na te osoby, które to przygotowywały, o których trochę mówiliśmy, ale gdzie dominacja agentury sowieckiej, ludzi wpływu była dominująca i w samej Jałcie i w przygotowaniach. No była mowa o biednym Harry Hopkinsie, który jest interpretowany, no albo to był po prostu członek Komunistycznej Partii USA, albo był to agent, albo był to idiota, więc ja nie wiem, gdybym była jego, nie wiem, córką czy wnuczką, które bym wolała, żeby wybrać. Padło nazwisko ambasadora Davisa. Akurat Davisów, ambasadorów było strasznie dużo. Tu mówimy o Joe Davisie, który był ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Moskwie w najgorszych okresach, w okresie czystek i który zasłynął taką apologetyką Stalina, której właściwie nawet Dean Canterbury nie był w stanie przewyższyć. Ja do dziś mam książkę, to się nazywa chyba Wspomnienia z Moskwy i dotyczy to lat 36-39. Jest to po prostu idylla, a przyjaciel Davisa, Stalin, jest osobą pełną zrozumienia dla spraw społecznych i politycznych. Przy okazji polecam książkę, która moim zdaniem nie wyszła po polsku, która dotyczy losu Amerykanów w latach 30. w Związku Radzieckim i właśnie Davis, ten sam, który przygotowywał Jałtę, jest tym, który właśnie skazał na gułag kilkaset tysięcy Amerykanów, który z kolei przywiózł do Ameryki Ford, żeby pracowali w zakładach samochodowych, które już dzisiaj nie pamiętam jak się nazywają. Znaczy to miasto się jakoś nazywa inaczej, nowo coś tam. Więc Jałta była przygotowywana w różnych miejscach, w różnych okresach. Wiemy o Teheranie. W samym Teheranie przede wszystkim ważne było spotkanie Stalina i Roosevelta, gdzie Roosevelt jakby jeszcze bardziej się przekonał, że no to jest człowiek, z którym można rozmawiać. I spotkania Churchilla ze Stalinem po Teheranie. Tam nawet istnieje takie spotkanie przed Jałtą, gdzie oni dzielą właśnie te procenty, prawda? Gdzie Związek Radziecki ma mieć 90% wpływów w Rumunii,
w Bułgarii 75, w Grecji 10, tylko na Węgrzech 50 i w Jugosławii 50. W Jałcie zmieniają te numery. Po co? O co chodzi? Nikt nie, ja tego nie rozumiem, ale zmieniają, że na przykład w Bułgarii wpływy sowieckie mają zmienić się z 75 na 80, a na Węgrzech z 50 na 80. Grecja, jak wiemy, co będzie dosyć istotne za chwileczkę, ma mieć tylko 10% wpływów sowieckich. I w tym momencie trzeba powiedzieć, że właśnie bawienie się takimi liczbami wskazuje na to, że Stalin się doskonale bawił, negocjując z Rooseveltem i z Churchillem, czy też z ich pośrednikami, że jeszcze wspomnę, poza właśnie Hopkinsem, Davisem, bardzo ważna jest postać Hissa, ale również osoby, którą chyba tylko ja do tej pory wymieniłam, mianowicie Oskara Lange, który jeździł między Waszyngtonem i Moskwą jako ambasador amerykański, znaczy poseł, w sensie nie miał tytułu ambasadora i którego moim zdaniem rola w wytłumaczeniu Amerykanom tego, co chce, znaczy wytłumaczeniu, że to, co chce Stalin w stosunku do Polski, jest całkowicie normalne, a Stalinowi radzenie, jak to zrobić, jest bardzo istotne i nie jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak mało pisze się o tej roli Oskara Langego. Więc wracając jeszcze do tego, moim zdaniem w ogóle korzenie Jałty leżą już w 17, 18, 19 roku, czyli w tym poczuciu, które istnieje do dzisiaj, którego Putin jest jednym z najlepszych reprezentantów, że Związek Radziecki jest oblężoną twierdzą, że właściwie wszystko, co Związek Radziecki chce osiągnąć, to są same dobre rzeczy i wszyscy dookoła na nich napadają, a to Anglicy do Archangelska przyjeżdżają, a to Japończycy gdzieś tam, oczywiście Polacy są wśród najgorszych i poczucie krzywdy, bo no, to jest w psychologii, w psychiatrii dosyć znane poczucie, ale w polityce nie jest ono tak znane. Natomiast właśnie Związek Radziecki jako całość, nie mówię tylko o osobnikach, tylko jako myślenie polityczne, bo trzeba też powiedzieć, że jest to myślenie bardziej konsekwentne niż w innych krajach, że bardzo trudno, znaczy można znaleźć wątki myślenia politycznego we Francji czy w Stanach Zjednoczonych przez ostatni wiek, ale tylko w Rosji one będą konsekwentne i będziemy znajdować te same wątki w różnych okresach, w różnych myśleniach. Nawet u Gorbaczowa, który prawda miał być takim dobrym tym, jest to jednak też człowiek, który wysłał sowieckie wojska i na Kaukaz, i do krajów bałtyckich. Więc to poczucie krzywdy Związku Radzieckiego bardzo mocno wykazuje Stalin podobno na ostatniej kolacji, chyba jest to ostatnia kolacja w Jałcie, skarży się on właśnie na to, że bez przerwy to napadają na nich, że nie doceniają ich i chyba wspomina właśnie napaść Niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki w 1941 roku. Natomiast co jest tutaj wstrząsające dla mnie, w każdym razie znowu patrząc na to, co może myśleć Roosevelt i Churchill, którzy prawdopodobnie nie za dużo myśleli w tym momencie, to o czym powiem. Mianowicie Stalin żąda właściwie, żeby przyznać mu owoce swojego paktu z Hitlerem. Ponieważ kraje bałtyckie, Besarabia, wschodnia Polska to nie są rzeczy, które się należą, tak jak się mówi oficjalnie, za krew przelaną przez żołnierzy sowieckich w obronie demokracji czy czegoś porządku światowego. Są to po prostu jego zdobycze paktu Ribbentrop-Mołotow, które zresztą zdobycze, które odbyły się bez wielkiego przelewu krwi. Teraz z drugiej strony, więc ja mówię, ta Jałta jest jakby momentem, w którym być może uznano, że należy powiedzieć, do czego się już dogadano przedtem. Wiemy dalej, że jest zaklepanie pewnych rzeczy w Poczdamie.
I co się dzieje dalej? Mi się wydaje, że pierwsze kroki, które być może właśnie były troszkę przedwczesne i być może obróciły się o troszkę przeciwko Związkowi Radzieckiemu, jest to, że on zaczyna natychmiast rozszerzać wszystko, co było dogadane w Jałcie. Już nie mówię o wolnych wyborach. I tutaj zresztą tylko taki mały margines. W pewnym momencie chyba pan profesor Łukasiewicz się pytał, co znaczy utrzymać Jałtę, obalić Jałtę. Więc to oczywiście zależało, czy ludzie mówili utrzymać, znaczy wolne wybory jako Jałta, czy obalić Jałtę jako podział świata. I to rzeczywiście tutaj muszę powiedzieć, że pod tym względem referat pana Znamierowskiego o Pomoście, no Pomost tutaj bardzo umiał rozróżniać, co robi, i uważam, że to jest naprawdę bardzo cenny wkład do tego, że jednak i emigracja, i Polacy w tej sprawie walczyli. Oczywiście bardzo będzie ciekawe, jeżeli będzie dyskusja, żeby pan nam powiedział, dlaczego Jan Nowak, kurier z Warszawy i tak dalej, tak strasznie was tępił i prześladował, ale to może troszkę później. Co robią Rosjanie natychmiast, Związek Radziecki, Związek Sowiecki, to już proszę, ja będę wszystkie te słowa używam zamiennie. Jedna z pierwszych rzeczy, którą robi, to stara się skonfrontować z Brytyjczykami w Tabryzie. Tabryz jest to, w zależności od tego, jak się patrzymy, północny Iran albo południowy Azerbejdżan, gdzie Związek Radziecki ustawia wojska razem z brytyjskimi na początku wojny. Natomiast w 1945 roku postanawia założyć tam Sowiecką Republikę. To jest jeden z takich przykładów mało znany, bo to właściwie, no co, Sowieci próbowali zrobić tam republikę, w końcu Brytyjczycy, mówimy o 1946 roku, jesień, pomagają młodemu szachowi, to znaczy temu, który potem już umarł, zmieść tą republikę. To się nazywało Azerbejdżańska Republika Ludowa chyba, która przez rok istnieje, nawet znaczki wydawała. I to był taki pomysł Związku Radzieckiego, żeby przejść tam, gdzie ciągle jest zainteresowany. Bo jeżeli spojrzeć na mapę, Afganistan, Turcja przede wszystkim, Syria, to są wszystko te kraje, na które już z różnych raportów rosyjskich z drugiej połowy XIX wieku i z XIV roku, znajdujemy, że to są te cele geostrategiczne. Więc właściwie znowu ta Jałta jest jakby jednym z takich elementów tego, co Rosja i Związek Sowiecki zawsze chciały. Więc mówię, ta Azerbejdżańska Republika Ludowa, która w momencie, w którym Związek Radziecki widzi, że nie wygra, bo Brytyjczycy wchodzą, oddają na zupełną masakrę wszystkich swoich przyjaciół komunistów. Równolegle do Azerbejdżańskiej Republiki Ludowej powstaje również na zachód, taki kawałeczek jest, Kurdyjska Republika. I to też jest bardzo ważne dla późniejszego interpretowania tego, co robi Związek Sowiecki, ponieważ w Jałcie nikt nie chciał z nimi rozmawiać o Turcji. No, Turcja była zbyt ważna, zwłaszcza dla Wielkiej Brytanii. Natomiast tworzenie różnych republik kurdyjskich w różnych miejscach, gdzie tylko by się dało, zawsze było ambicją Związku Radzieckiego i zresztą później w latach 70. późniejszy prezydent niezależnego, półdemokratycznego, Azerbejdżanu Hajdar Alijew zakładał kurdyjską partię komunistyczną, która do dzisiaj próbuje również rozwalić, powiedzmy sobie, porządek świata. Tylko, że ponieważ komunistyczne partie, które całkowicie podlegają wtedy w Moskwie, i ja myślę, że co do tego, nawet jeżeli są dyskusje, to no ja będę bronić, akurat moją specjalizacją jest komunizm międzynarodowy, więc wszystkie te partie komunistyczne, o których ja mówię, grecka, włoska, francuska, jak mówił chyba Gimolé, oni nie są ani na lewo, ani na prawo, oni są na wschód, czyli są w Moskwie. Więc w Grecji zaczyna się wojna domowa, która też jest bardzo ważna dla Brytyjczyków i być może z pierwszym objawem tego, że Brytyjczycy zaczynają rozumieć, że ta Jałta to jest kupa śmiechu, że to tutaj myśmy się na coś zgodzili. Tutaj zresztą muszę zacytować to pewnie bardzo znane powiedzenie prezydenta Roosevelta, no tragiczne moim zdaniem, w którym po Jałcie go pytano, no dobrze, czemuś ty tyle ustąpił Stalinowi, na co Roosevelt, który był człowiekiem wykształconym, który znał języki, powiedział noblesse oblige, tyle mu dałem, to teraz on będzie
będzie musiał w stosunku do mnie coś mi oddać. Więc to noblesse oblige, moim zdaniem, jest symbolem tego całkowitego niezrozumienia, kto z kim rozmawia i na jaki temat. Brytyjczycy, moim zdaniem, nie mieli takich złudzeń, ale mogli uważać, że mogą być między Stanami Zjednoczonymi, które wtedy są, no nie są światowym jeszcze państwem, mogą być kimś in between, kimś tego. Ale to, że Związek Radziecki wchodzi w strefy wpływów na Bliskim Wschodzie, na Kaukazie, powoduje to, że Brytyjczycy dosyć szybko zaczynają stawiać bariery bezpieczeństwa, wciągają się w wojnę w Grecji i jak wiemy po bardzo krwawej kilkuletniej wojnie, chyba w 1949 roku następuje w końcu zakończenie tej wojny, ale już wtedy panuje zimna wojna. I jednym z tych powodów, dla których właśnie Churchill ogłasza moim zdaniem koniec Jałty, znaczy moim zdaniem koniec Jałty jest ogłoszony przez Churchilla w słynnym przemówieniu Zapadła żelazna kurtyna. Ale tak jak wszyscy wiemy, to ta Jałta ma miliony znaczeń, więc w związku jedno znaczenie akurat wtedy odchodzi. To, co się dzieje we Francji i we Włoszech, to znaczy tam, gdzie partie komunistyczne są aktywizowane, no we Francji akurat wchodzą do rządu, chociaż na rok tylko, we Włoszech próbują wejść z jednej strony, z drugiej strony destabilizować, to z kolei moim zdaniem mobilizuje Stany Zjednoczone, które pamiętajmy jeszcze nie mają CIA, dopiero CIA się tworzy. I chyba od tego momentu, czyli od 1947 roku, możemy, od momentu, w którym w widoczny sposób komuniści, czyli Związek Radziecki, próbują destabilizować Francję i Włochy, zaczyna się jakby antyjałtańska polityka Stanów Zjednoczonych w ograniczonej mierze. Ale na przykład to, że już wtedy na przykład Amerykanie wciągają się w akcję na przykład Bergu, czyli akcję pomagania polskiemu podziemiu. No to się tragicznie kończy, bo tak jak i w Jałcie, oni nie bardzo rozumieją, z kim mają do czynienia. Prawda? Wiemy, do czego to dochodzi tam w czwartej czy piątej komendzie wino, ale jednak są pieniądze i są ludzie i ci ludzie, pierwsze pokolenie, które walczy z komunizmem, to są ludzie, którzy nie są ideologicznie nastawieni przeciwko komunizmowi, tylko to są Amerykanie, którzy spędzili II wojnę światową, tworząc, pomagając ruchowi oporu w Europie i którzy widzą, że mają do czynienia z, no, z kimś z innej operetki. I rzeczywiście to te pierwsze pokolenie, akurat jeszcze zdążyłam poznać niektórych z tych starszych panów, to byli ludzie, którzy weszli w ten antykomunizm tylko dlatego, że go zobaczyli. Nie, że mieli przedtem jakieś przekonania filozoficzne, polityczne. Pomoc na przykład wiemy, że AFL-CIO, które wtedy jeszcze było AFL, nie było związane z CIA, odegrało bardzo dużą rolę w obronie demokracji czy demokratycznych związków zawodowych we Francji i we Włoszech, chyba w Hiszpanii też i też zresztą w Algierii, ponieważ Związek Radziecki próbował również destabilizować tam, gdzie mógł, północną Afrykę i to dotyczy pytania, ktoś się pytał, na ile byli zinfiltrowany rząd emigracyjny francuski, który był w Algierii. Tak, był mocno zinfiltrowany i znowu mówimy o ludziach, którzy albo byli, znaczy niektórzy byli po prostu agentami, a niektórzy byli ludźmi wpływu, agenci wpływu i to właśnie czasami po prostu z dobrej woli. Więc ja mówię, taka antyjałtańska polityka zaczyna się właśnie w latach 40. i do niej należy na przykład Kongres Wolności Kultury. Była mowa, prawda, o tych różnych organizacjach narodów ujarzmionych. NIT też dostawał pieniądze od Amerykanów. To zawsze, to nigdy nie były duże sumy na tyle, żeby na przykład dokonały jakiegoś przewrotu, ale powiedzmy sobie, w momencie, w którym Związek Radziecki dokonuje całkowitego zerwania umowy czy tam rozmów jałtańskich, czyli gdy wchodzi do Ameryki Południowej, Nikaragua, oczywiście też Afganistan, Grenada, proszę pamiętać, że my wyzwalamy też Grenadę, to się łączy między innymi też z prezydenturą Reagana.
Reagana. Reagan i jego doradcy mieli poczucie, oni moim zdaniem nie mieli żadnych kompleksów, że muszą utrzymywać jakąś jałtę. Dlatego moim zdaniem pan Znamierowski mówi, że w tych latach 80. republikanie wiedzieli, o czym jest mowa, podczas kiedy demokraci no, jeszcze nie bardzo się tym interesowali. Wydaje się, że były takie właśnie różne momenty, w których ta jałta jakby miała szansę odejść, tylko właśnie trwała ona w jakiejś takiej świadomości, że ta jałta, odejście od jałty jest zagrożeniem. To profesor Fryszko mówił, że w tym myśleniu się mówiło, że no, jeżeli odrzucić jałtę, to na pewno będzie wojna atomowa. Co oczywiście, znowu wtedy pytanie, odrzucić co? Czy Solidarność była odrzuceniem jałty? No na pewno. Czy węgierskie powstanie 56 roku było? Ale czy z kolei ta jałta jeszcze kogoś obowiązywała, żeby... Czy jeżeli Zachód nie pomógł Węgrom, to dlatego, że jałta? Czy dlatego, że mieli inne interesy i że nie miało to większego znaczenia w tym, co się działo w 56 roku, a działo się przede wszystkim kanał Suezki? Jedną z prób, które jakoś jedną z taką rzeczy, które okazało się było antyjałtańskie, chociaż na to w ogóle się nie zanosiło, to była umowa helsińska z 75 roku. 30 lat po jałcie, 40 lat temu. Dużo bardziej można traktować jako umowę międzynarodową, podpisywaną przez różne kraje. I był tam ukryty trzeci koszyk. Pierwszy i drugi koszyk właściwie był na korzyść Związku Radzieckiego, więc muszę powiedzieć, że byłam jedną z tych, która podpisała jakiś apel, który pierwsza strona chyba, nie wiem, New York Timesa był Ford, don't go to Helsinki, prawda? Nie zdradzaj. I te Helsinki byłyby prawdopodobnie jakimś takim dopełnieniem jałty, gdyby nie to, że nie wiadomo kto pierwszy, ale podejrzewa się, że to dysydenci sowieccy odkryli tak zwany trzeci koszyk. Znaczy Leopold Łabędź, nasz londyński genialny polityk, był jednym z tych pierwszych, który na pewno pracował nad tym, żeby trzeci koszyk stał się najważniejszy. Leopold Łabędź, jeśli państwo nie wiecie, jest autorem czy współautorem tak zwanej słynnej rezolucji Jackson Amendment, która odejmowała Związkowi Radzieckiemu Most Favorite Nation status, póki nie wypełni helsińskich zobowiązań wypuszczania ludzi, którzy chcą wyjechać ze Związku Radzieckiego. Wtedy grupy, które chciały wyjechać, akurat byli Żydzi, zielonoświątkowcy, Niemcy nadwołżańscy, ale no, to jednak była bardzo ważna i silna akcja, która również, znaczy te Helsinki można było obrócić, tak jak wiele innych rzeczy przedtem, przeciwko jałcie. Chodzi o to, czy był do tego, czy była do tego jakaś chęć, czy potrzeba. Wydaje mi się, że... przepraszam bardzo, zapomniałam. Plan Marshalla. Oczywiście jestem pierwszym, najbardziej finansowanym antyjałtańskim ruchem. No bo to jest przecież to jest to, co dopłaca do szału Związek Radziecki i co doprowadza do szybszego zapadnięcia żelaznej kurtyny.